Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym będziemy palić sprzęta z tytułu. Mianowicie tego pierdzielonego złoma, który mnie ostatnio tak wkurzył, że myślałem, że normalnie wszystkie włosy powyrywam. No i cóż, no jak w dzisiejszym odcinku nie zapali, to już jestem tu przygotowany. Jak nie zapali, no to się dla tego sprzęta to skończy w ten sposób. Zapalimy my go. Pod ostatnim filmikiem się dość sporo hejtu posypało. No i ja na to tam za bardzo mnie to nie rusza. Bo niby czemu miałoby mnie to ruszać? Gdyby ktoś był zainteresowany tym oto sprzętem, nie jest on na sprzedaż. On jest przeznaczony na spalenie. Jak kurde mnie tak zdenerwuje, no to w dzisiejszym odcinku możecie zobaczyć małą pochodnię. Dobra, no to przystępujemy do reanimacji. Mam nadzieję, że wytrzymam psychicznie i odpali z tego jednego ząbka, co został na półksiężycu. A jak nie, no to trudno się mówi. Dziada w dzisiejszym odcinku pchać nie będę. Nie ma takiej opcji. Nie mam dzisiaj siły, od rana pracuję. Pierdziele, nie będę tego pchał. Nie będę. Pierdziele nie robię. I przejedziemy się tym sprzętem, lub sam się on przejedzie na złom, ale po spaleniu. Dobra, pozbywamy się siedzenia. I wyciągamy gaźnik. Dobra, będzie chodzić. Przedmuchany, przedmuchany. Elegancko. Zakładamy. Tylko do założenia będzie mi potrzebny jeden sprzęt, po którego muszę skoczyć. Dobra, sprzęta mamy. Zakładamy gaźnik. Dobra, złożone, złożone. Teraz czy to dziadostwo odpoli?
Nareszcie. Trochę zarosła pajęczynami od ostatniego czasu. Zamykamy, zmieniamy kamerkę i jedziemy. Mam nadzieję, że będzie jechać. Chociaż przerywa, kurde, coś za płonem teraz znowu wyskoczyło. Pierdzielę tą robotę całą. Teraz zapłon znowu, kurde, jak gaźnik, to teraz zapłon znowu. No ja pierdzielę i być tu mądry. Nie chcę się już przy tym zapłonie grzebać, spróbujemy się przejechać, tak. Będzie przerywać, to będzie przerywać. Koniec. Nie odpoli teraz. Nawet w miarę prosto. Tylko zapłon znowu odpierdziela. Poczuję, że odcina mi moc. Pewnie abym ją przepalał regularnie, jakoś by to może chodziło. Czegoś jej brakuje. Jak się naprawdę wkurzę, to sobie zrobię tego CDI-ka. Może coś z tego będzie. No paliwa nie ma za dużo. Zapłon się przestawił, kołeczek się stara. Od platynek. Bo się nie chce zebrać. Mam nadzieję, że się wam odcineczek podobał. Ale widzę, że teraz ma więcej mocy na trójce, jak pojeździłem chwilę. Oczywiście mówię do połowy gazu. Jest masa, to zapierdziela z góry w dół. Od tipbajka to jest przepaść. Ale podobijało.
Zobaczymy, ile tam dzisiaj pod filmikiem napisze osób, że hamuje silnikiem. Zobaczymy, ile będzie osób. Dobra, kończymy ten odcinek. To się troszeczkę zimno zrobiło, a nie chce się załatwić. No to połowy gazu sobie elegancko leci. No, no zapło, no jak nie gaźnik, to zapło. No i tak, i na okrągło. Trzeba pilnować, trzeba przepalać, wtedy będzie chodzi. Jak się nie przepala, tak długo motor stoi, to cyrki się zaczynają dziać. No ale trudno, no. Przejechaliśmy się. Jak widzicie, no nie spaliłem jej, bo zapaliła. Chyba wiedziała, co ją czeka, no to musiała zapalić. To będzie już na tyle z dzisiejszego odcinka. Jak widzicie, sprzęcik chodzi. Tyle krytyki pod ostatnim filmem i pod dzisiejszym też będzie pełno krytyki. Od razu mówię teraz na końcu, że było śmieszniej, to wszystko było ustawione. Oczywiście nie robiłem tak, jak pokazywałem na filmiku. No, śrubki oczywiście od boczków czy coś, to były wcześniej popuszczone, tak pchnąłem tylko nogą. Albo dobijanie, niedobijanie. To wszystko była ustawka. Zobaczymy, ile osób dotrwa do końca tych krytykujących. I tyle, no. O, i przyszedł do nas jeszcze piesek. Co, ściemniaczku, co? Myszki, łap myszki. Jak się wam podobało, łapeczka w górę. Ci wszyscy hejterzy pewnie łapeczki w dół. Ale dla mnie to jest obojętne. Co do sprzedaży, nie sprzedaję, od razu mówię. Może za jakieś 15 lat, 20, jak już będzie coś warty sprzęt, no to wtedy się sprzeda. A tak to nieopłacalne jest na razie sprzedawać. Co do remontu, nie wiem, może zrobię kiedy jakąś zbiórkę, to zrobimy remont. Tak, to nie mam pieniędzy na to, tak wam szczerze powiem. Na razie mam inne wydatki, więc na WSK na razie nie będę nic wydawał. Chyba że się zrobi jakąś zbiórkę, no to wtedy się zrobi tutaj remont. Odmaluję, nie odmaluję i ponaprawia i powymienia, i żeby to ładnie wyglądało. Dopiero jak będę robił jakiś remoncik, to wtedy się będę bawił w jakieś zapłony. Na pewno nie kupię. Znacie mnie, ci co mnie oglądają dłużej, że na pewno nie kupię. Tylko wręcz ze względu takiego, że szkoda kasy. Tą kasę, co bym wydał na zapłon, no to lepiej wsadzić w coś innego niż dawać te, nie wiem, 500 zł, czy ileś kosztuje ten zapłon bestykowy do WS-ki. Pewnie sobie zrobię za 20 zł czy za 30. To samo, więc będzie zaoszczędzone i za to zaoszczędzoną kasę, no to się zrobi coś innego. Remont generalny WS-ki. Chociaż no tutaj jest wszystko praktycznie w oryginale, więc... W oryginale, no w sensie w silniku. Jest oryginał, cylinder, nie cylinder, wszystko jest praktycznie w oryginale. Więc szkoda ładować Chińczyki. Tutaj mam cylinder, kiedyś dorwałem, no po pierwszym szlifie. Tylko że gościowi spadł cylinder, ułamało się tu żeberko i ten cały cycek się tu łamał. Na gaźnik, no i wujek mi to tutaj naprawiał, nadspawał. No i ten cylinder jest, jeszcze mam gdzieś oryginalny cylinder od tej WS-ki. Musiałbym go wygrzebać, to też zrobi się szlifa ewentualnie i tłoka się wsadzi lepszego i umyję się może to kiedyś. Umyję i wyszkiełkuję. No, dobra, koniec. Więc do następnego, trzymajcie się, hej! Jak obiecałem, że będzie odcineczek, jak będzie duża aktywność, więc macie go. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Do następnego, hej!